Słuchajcie, moi drodzy, i to były zabawy z tenouchi, z uchwytem miecza. Chciałem w uchwycie klasycznym, odwrotnym, z lewą ręką z przodu, klasycznym, jednoręcznym, sportowym, takim jednoręcznym, żeby zwiększyć zasięg, który często sparingowo się stosuje, leworęcznym, klasycznym, leworęcznym, sportowym, w odwrotnym uchwycie oburącz, w odwrotnym uchwycie oburącz z lewą ręką z przodu i w odwrotnym jednorącz, zarówno prawą, jak i lewą. To są takie podstawowe rodzaje uchwytów miecza, tenouchi. Jednakże w większości radziłbym nie rozpoczynać od tego typu rzeczy i naprawdę zabrać się tutaj za takie eksperymenty, posiadając już stopień mistrzowski jednak, ponieważ jeśli stracimy kontrolę nad mieczem, co jest bardzo łatwe w jednoręcznym uchwycie, a szczególnie jeśli miecz jest przy końcu, jeśli nie mamy dobrego chwytu tutaj, no to miecz poleci gdzieś. Albo w was, albo w kogoś, kto akurat ocenia, patrzy, czy przechodzi obok. Więc nie są to rzeczy łatwe, nie są to rzeczy do końca bezpieczne. Cieszę się, że mi się udało, ale nie polecam. Generalnie nie polecam ludziom, którzy nie mają bardzo wysokiego poziomu w tanesiki. Do zobaczenia następnym razem i lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Na razie.